arcybiskupie, bardzo serdecznie witamy Cię w naszej świętojańskiej parafii. I tą obecność dzisiaj tutaj pośród nas traktujemy jako takie diecezjalne zakończenie roku szkolnego w naszej archidiecezji. Cieszymy się, że przyjąłeś zaproszenie księdza dyrektora Gimnazjum Oazowego imieniem księdza Franciszka Blachnickiego i że tutaj dzisiaj możemy wspólnie się spotkać na tej Eucharystii w przededniu odpustu naszego parafialnego, który jutro będziemy przeżywać w naszej parafii i w jakiś sposób też będziemy chcieć uczcić 35-lecie powstania, erygowania naszej wspólnoty parafialnej. Księże arcybiskupie, prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii, prosimy o słowo i Boże błogosławieństwo dla tej młodzieży, która tutaj jest dzisiaj zgromadzona, dla ich nauczycieli, wychowawców, rodziców i całej naszej wspólnoty parafialnej. Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem kanonikiem dyrektorem, drodzy siostry i bracia, rodzice, krewni tej młodzieży kończącej dzisiaj rok szkolny, drogie dziewczęta i chłopcy, drogie siostry zakonne, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Dzisiejsza uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa mówi nam o miłości Boga do człowieka. To, co słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, jest dla nas bardzo szczególnym przesłaniem, ponieważ dowiadujemy się, że głównym motywem tego, iż naród izraelski jest znaczący w oczach Boga, to nie to, że jest wielki, bo zresztą był właśnie stosunkowo nieliczny, ani że miał wielkie osiągnięcia, bo dopiero zresztą zmierzał do ziemi obiecanej. Wielkość ludu wybranego wynikała z tego, że Bóg ich ukochał. Nie ma większego wyniesienia, czy to dla poszczególnych ludzi, czy dla całych narodów, jak to, że Pan Bóg spojrzał z miłością na człowieka i na poszczególne narody. I ta prawda została pogłębiona wtedy, kiedy doszło do najbardziej pełnego objawienia się Boga, ukazania siebie, jakim On naprawdę jest. A dokonało się to przez pojawienie się na ziemi palestyńskiej, pośród ludzi, Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, rodząc się z Najświętszej Marii Panny. Kiedyś apostołowie poprosili Pana Jezusa, mówiąc: pokaż nam Ojca. A Pan Jezus odpowiedział: jak to? Pokaż nam Ojca. Przecież mnie widzicie. Kto mnie ujrzał, ujrzał i Ojca. A przecież ci, którzy widzieli Pana Jezusa, to widzieli przede wszystkim, że kocha. Kocha w tym wszystkim, co mówi i czego naucza. Kocha szczególnie wtedy, kiedy z miłości do nas oddał swoje życie, godząc się na okrutną śmierć na krzyżu. Kocha na koniec, ponieważ zmartwychwstał, pokonując zło, grzech, szatana, śmierć. Kocha. I dlatego święty Jan napisał, jak słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, Jan napisał, że Bóg jest miłością.
To jest istota Boga. Kocha. Kocha dlatego, że właśnie miłość łączy ze sobą trzy osoby Trójcy Najświętszej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kocha, ponieważ nie zamyka się tylko w swojej miłości wewnętrznej, ale zwraca się do człowieka. I właśnie ta miłość, jaką jest Bóg, objawiła się w Jezusie Chrystusie w sposób najpełniejszy. I tę miłość dzisiaj, w dzisiejszą uroczystość, rozważamy, podziwiamy, wielbimy, wskazując na szczególny symbol tej miłości, jaką jest Przenajświętsze Serce Pana Jezusa, które tak umiłowało świat, że życie dało za nas. Serce, które z miłości do nas dało się przebić żołnierzowi na krzyżu. Serce, które, jak wiemy, było szczególnie wrażliwe na ludzi o prostym spojrzeniu i szlachetnej myśli. Serce, które chciało do siebie przygarnąć wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodych ludzi. Rozważamy dzisiaj tę prawdę, że Bóg jest miłością. Wielbimy tę prawdę, pochylając się z największym szacunkiem i czcią przed sercem, Najświętszym Sercem Pana Jezusa. I jednocześnie słyszymy głos Chrystusa, głos, który woła: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Uczcie się i wtedy, jeżeli nauczycie się takiej miłości, będziecie pełni wewnętrznego pokoju. Wasze serca znajdą ukojenie we mnie. I wiemy, że tak to już jest. Jak człowiek kocha Pana Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, to także kocha drugiego człowieka. I na odwrót, jeżeli jego serce jest zimne wobec Boga, to i wobec drugiego człowieka potrafi być nieraz twarde jak kamień. Przeciwna to nauka skierowana do każdego z nas. Jeżeli chcemy prawdziwie kochać, kochajmy Boga. I wtedy będziemy umieli kochać całym swoim sercem bliźniego. Będziemy umieli go kochać jak siebie samego. Drogie dziewczęta i chłopcy, dzisiejsza uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest jednocześnie zakończeniem kolejnego etapu w waszym młodym, cudownym życiu. Tym etapem jest zakończenie roku szkolnego. Za wami miesiące zmagań z materiałem, który trzeba było opanować, ze stresami, nad którymi trzeba było zapanować i zwyciężyć je. Za wami też okres, kiedy spotykaliście się w szkole ze swoimi wychowawcami, nauczycielami, kiedy byliście razem ze sobą i tworzyły się już takie przyjaźnie między wami. Piękny, dobry czas, mimo codziennych zmagań, które przecież składają się na rzeczywistość szkolną. I za to dzisiaj chcemy Panu Bogu podziękować. Za to każda i każdy z was, moi drodzy, całym sercem powinien właśnie dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dziękować Bogu za czas, który został wam, nam, wszystkim dany.
Dziękować Panu Bogu trzeba, ale trzeba także tym wszystkim, którzy swoje serce, swoją mądrość, swoją wiedzę chcieli Wam przekazać. Właśnie po to, abyście umieli wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, w mądrości, w wiedzy, w dobroci serca. Szlachetność człowieka mierzy się jego gotowością, by dziękować. Więc dziękujcie dzisiaj za wszystko, coście otrzymali. A jednocześnie każda i każdy z Was zapewne wybiega ku temu, co teraz przez ten czas wakacyjny Was spotka i co będzie Waszym udziałem. Pewne rzeczy da się przewidzieć i zaplanować. Inne sprawy pewno będą jakąś niespodzianką i przygodą. Módlmy się, módlcie się, moi drodzy, aby był to czas dla Was bardzo udany i prawdziwie błogosławiony. W tym roku Kościół w Polsce przeżywa swoje wysiłki duszpasterskie, idąc za hasłem, które jest nawiązaniem do słów Pana Jezusa, kiedy żegnał apostołów tuż przed swoim wniebowstąpieniem. Idźcie i głoście. To odnosi się także do Was. Pójdziecie, każda i każdy z Was mniej więcej już wie dokąd. Ale idźcie zawsze, moi drodzy, z sercem, które jest wypełnione miłością do Boga i do drugiego człowieka. I bądźcie wszędzie zwiastunami dobrej nowiny, właśnie o tym, że Pan Bóg kocha świat i kocha drugiego człowieka. Im więcej w Was będzie takiego prawdziwego, radosnego świadczenia o Bogu, który kocha, tym bardziej, z całą pewnością to do Was mówię, tym bardziej udane będą Wasze wakacje. Udane dla Was, ale także dla tych osób, z którymi te wakacje będziecie razem spędzać i z osobami, które w czasie swoich wakacyjnych wędrówek i przygód będziecie spotykać. Macie głosić wszędzie Pana Jezusa. On na pewno będzie zawsze z Wami. I On na pewno będzie też czekał na Was, na Waszą pamięć o Nim, w Waszych codziennych modlitwach, w Waszej pamięci o niedzieli i dniach świętych. Będzie na Was czekał także wtedy, kiedy trzeba będzie okazać wyobraźnię miłosierdzia wobec osób, którym trzeba pomóc, poświęcić czas, okazać swoje serce, bo jasną jest rzeczą, że wakacje pięknie spędzone to wakacje, kiedy mamy czas także dla innych, a nie myślimy tylko i wyłącznie o własnych przyjemnościach. Więc to taki piękny czas, czas miłości, okazywanej Wam przez Was i Panu Bogu, i drugiemu człowiekowi. Dzisiaj podczas tej Eucharystii prosimy, jednocześnie dziękując za to wszelkie dobro, które Was, drogie dziewczęta i chłopcy, ale także drodzy nauczyciele i wychowawcy, za to wszelkie dobro, które Was w minionym roku szkolnym spotkało. Niech Wam wszystkim serce Jezusa błogosławi, a Wy uczcie się od Niego właśnie tej cichości, dobroci i gotowości, aby służyć. Amen.